przed kim zatrzasną się drzwi do kariery. Kogo wybiorą widzowie? Kto będzie górą, Paula czy Iwan? Nareszcie dowiemy się, kto wygra Harley'a Davidsona przekazanego przez Michała Wiśniewskiego na rzecz akcji Odnawiamy Nadzieję. Tue Futu to znany przebój, który śpiewa Ingrid. Na pewno Państwo pamiętają tę piosenkę. Ingrid jest gościem specjalnym dzisiejszego programu Jestem jaki jestem Ring. A właściwie powinienem powiedzieć mam nadzieję, że będzie, bowiem no cóż, fakty są takie. Ingrid przyleciała dzisiaj do Warszawy bez paszportu, w związku z tym nie może wyjść z sali przylotów, nie może przekroczyć granicy państwa. W tej chwili czekamy na pana konsula z ambasady włoskiej. Mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. I dzisiaj wieczorem o 20:30 nasz program będzie miał gościa specjalnego. Tańczy się chłopak. Słonce mówią już, włosy czerwone. Wszystko koniec, no naprawdę. Koniec programu, koniec. Nie będzie drugiej edycji. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś to. Sam, nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą. Dobry wieczór, Hubert Urbański, witam w programie Jestem jaki jestem Ring. Dzisiaj pierwszy program, w którym jeden z nominowanych uczestników straci szansę dalszej walki o główną nagrodę. To państwo jeszcze dziś zdecydują o tym, kto z nich ma zostać, a kto ma odejść. W środę Michał Wiśniewski nominował Paulinę i Iwana. Przypomnijmy sobie, jak do tego doszło i jaki jest numer, na który można wysłać SMS-a popierającego nominowaną osobę. Jestem tak naprawdę zmuszany do tego, żeby wystawić dzisiaj dwie osoby. Paula. Gdy odchodzisz, gładzisz mnie. Zapamiętać chcę twój szept. Jak mam powiedzieć, że mało mi ciebie. To tylko miłość pierwsza w życiu. Każdy z nas chce, by to się przydarzyło i odda za nią wszystko to, co ma. W studiu programu Jestem jaki jestem Ring są nasi uczestnicy, ci nominowani, czyli Paula i Iwan, to są dwa czarne fotele. Są też ci, którzy są dzisiaj no chyba spokojni o swoje losy, czyli Maciek i Dawid. No i jak się państwo zorientowali, brakuje tylko osoby, która przydziela miejsce na czarnej sofie. Powitajmy bardzo proszę Michała Wiśniewskiego. Cześć. Dzień dobry państwu. Chowa. Cześć. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobry wieczór. Ale dzisiaj jesteś... Mogę przeprowadzić krótki test? Słuchaj, bo dzisiaj rozstaję się z Harley'em. Ja wiem, ale ja bym chciał przeprowadzić inny test dotyczący twojej niewątpliwej popularności, zwłaszcza tu w tym studiu, ale nie tylko. Proszę państwa, upadła na ziemię guma do rzucia Michała Wiśniewskiego. To przepraszam bardzo. Czy ktoś z państwa byłby zainteresowany ewentualnie? Nie. Te mam wszystkie wrażenie, gumy, mogę zauważyć.
Raz, dwa, trzy, cztery. Reszta poleciały w tamtym kierunku. Tak. Dobrze. Ja bym chciał porozmawiać o nominacjach, bo czwórka, z czego dwójka, wygląda na dwójkę skazańców trochę. Bez urazy. Trochę uciekłeś od nominacji, jak pamiętam, oglądałem te tygodniowe odcinki. Tak naprawdę, gdybyś miał tak świadomie powiedzieć, kto powinien odejść, albo kto powinien zostać, jak wolisz, powiedziałbyś to? Ja wam powiem w ten sposób. Okazja przy tym programie do tego, żebyście tutaj występowali, jest rzeczywiście niesamowita, bo ogląda to kilka milionów osób i to jest bardzo fajne. Natomiast bardzo mi było przykro, że nie zjawiacie się na wszystkich próbach, które robi balet. Za to należy wam się jeden wielki minus, zdecydowanie dla wszystkich. Powinniście być w każdym momencie i chwytać każdą chwilę tego, aby się czegoś nauczyć. Ja mam nadzieję, że te osoby, które w efekcie finalnym zostały wytypowane, są już na takim etapie, gdzie muszą walczyć. I pamiętajcie, zresztą szczególnie dla was, bo wy jesteście na pewno dalej, korzystajcie z chwili, jeżeli Marta poświęca wam odrobinę czasu, to bądźcie. Dwa razy w tygodniu. Tyle godzin, ile potrzeba. Po to, abyście przynajmniej coś z tego wynieśli. Byłoby to bardzo fajne, ja wtedy nie będę się czuł w jakiś sposób przez was też odrobinę, w jakiś sposób oszukany. Jeżeli potrzebujecie ze mną porozmawiać, zawsze możecie zadzwonić do kogoś z waszej ekipy i wtedy zdecydowanie znajdę dla was czas. Zawsze i wszędzie. Jeżeli chcecie pogadać prywatnie, zawodowo, jakkolwiek, zawsze dla was znajdę czas. A wam, tym nominowanym, to nie są żadne nominacje. Każdy i tak będzie robił swoje. Bo wy, ta cała czwórka, na pewno bardzo kocha śpiewać. I to jest najważniejsze. I przyszła do mnie dzisiaj Iza na przykład z babcią, tutaj na pewno gdzieś siedzą w publiczności. I ona też nie jest załamana, bo w sumie nie o to chodzi. Tutaj to nie jest jakby do samego konkurs i sensu stricte. Dla jednego są pieniądze i jeden musi je otrzymać po to, żeby miał pełną, cudowną kampanię. Natomiast każdy z was na pewno wyniesie z tego przepiękną wizytówkę, którą tak naprawdę nie tyle nawet Michał Wiśniewski, ile dał wam TVN. Obsztorcował ich trochę. A oni tak, proszę państwa, w tych swoich fotelach tak słuchali się, zapadali, obsztorcował ich Michał, mam takie wrażenie, nie. A to dopiero początek programu. Zanim zapadnie ostateczna decyzja państwa oczywiście, która z nominowanych osób ma pozostać w programie, damy jeszcze głos tym, którzy są tym najbardziej zainteresowani, czyli Pauli i Iwanowi, będą jeszcze w tym programie mogli przekonać widzów do tego, które z nich powinno zostać w tym programie. A tuż po przerwie spotkamy się z pierwszym gościem specjalnym, bądźcie z nami koniecznie. Przed kim zatrzasną się drzwi do kariery? Kogo wybiorą widzowie? Kto będzie górą? Paula czy Iwan? Nareszcie dowiemy się, kto wygra Harley'a Davidsona przekazanego przez Michała Wiśniewskiego na rzecz akcji Odnawiamy Nadzieję. Jej piosenka TFOT podbija listy przebojów. Gościem specjalnym programu będzie Ingrid.